Już niebawem wszystkie przedszkola na terenie gminy Kęty będą miały dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw. Jest to możliwe dzięki staraniom obecnych władz. Po sukcesie rządowego projektu radosnych szkół burmistrz Tomasz Bąk wraz ze współpracownikami podjęli decyzję o budowie placów zabaw przy przedszkolach, aby wszystkie dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas. Podjęliśmy od razu decyzję, żeby takie placy powstały przy wszystkich placówkach. Staramy się, widzimy, że jest to ważny element, także mamy nadzieję, że w najbliższym czasie wszystkie obiekty szkolne, przedszkolne będą wyposażone w odpowiednim standardzie. Z różnych źródeł unijnych staramy się takie place doposażać bądź budować w ramach istniejących ogródków jordanowskich. Od 2010 roku przy wszystkich gminnych szkołach powstawały place zabaw w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła. Łączny koszt wykonania wszystkich placów wyniósł 1 240 000 zł, z czego 640 000 to wkład własny gminy, a reszta, czyli 600 000 to rządowe dofinansowanie. Gmina Kęty jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, w których wszystkie szkoły zyskały nowe miejsca zabaw dla dzieci. Jednym z elementów, który dostrzegaliśmy na terenie gminy, to brak czy zły stan tego typu obiektów. Kiedy burmistrz tutaj objął urząd, były jakieś prace rozpoczęte, bardzo nieudolne, zresztą w wielu miejscach wręcz stwarzające niebezpieczeństwo. Takim przykładem był Malec, gdzie zastaliśmy dziurę w ziemi. Jako rzekomo radosny plac zabaw rozpoczęte prace, ale nieskończone przez firmę, która nie wywiązała się z tego. Także to też był impuls, że te prace muszą być podjęte niezwłocznie, ponieważ wymagało natychmiastowej interwencji, tak żeby nie stwarzało to niebezpieczeństwa dla dzieci, nie mówiąc o tym, że miałoby być forma do rekreacji. Aktualnie trwają prace budowlane przy SPWP nr 1, a już wkrótce robotnicy wkroczą na ogrody SPWP w Nowej Wsi.